Witajcie w kolejnym odcinku Opowieści Więziennych. Tym razem, jak już zapewne widać zarówno po tytule, jak i po miniaturce, opowiem o bodaj najbardziej znanym seryjnym mordercy i pedofilu, jakiego mamy w naszym kraju. Chodzi oczywiście o Mariusza Trynkiewicza. Na wstępie powiem, że na kanale jest już odcinek, który delikatnie zahacza o kwestię Mariusza Trynkiewicza, ponieważ w momencie, kiedy on wyszedł, przyszła do mnie policja, ale nie będę teraz tutaj o tym opowiadał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do odsłuchania odcinka, który będzie podlinkowany pod tym filmem. Chciałbym tylko przypomnieć o tym, że kanał można wspierać. Dodatkowo zastanawiam się nad zorganizowaniem zrzuty na nowy mikrofon, bo chciałbym po prostu możliwie jak najlepiej nagrywać dla Was i tworzyć coraz więcej. Jeżeli komuś ten pomysł się spodoba, to będę wdzięczny za wsparcie. Jeżeli komuś ten pomysł się nie podoba, to niech powstrzyma się z komentarzami. Niech po prostu posłucha do końca tego oraz innych odcinków. I oczywiście takie wsparcie poprzez słuchanie moich odcinków i konstruktywne uczestnictwo w komentarzach jest dla mnie bardzo istotne. Wracając do Mariusza Trynkiewicza. Opowiem trochę o jego młodości, dzieciństwie, o tym, jak trafił do więzienia, co się stało i dlaczego tak się stało, bo jest to w jakiś sposób wyjaśnione w dostępnych publikacjach prasowych na jego temat. Opowiem też, jak moim zdaniem mogło wyglądać jego życie w zakładzie karnym i powiem Wam jeszcze ciekawostkę. Wysłałem wiadomość do zakładu maila, do zakładu karnego, w którym przebywał, z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji na ten temat. Nie wiem, co się z tego wydarzy, czy dostanę jakąkolwiek odpowiedź, czy też nie. Liczę na to, że dostanę chociaż odpowiedź zwrotną z na przykład odmową udzielenia jakichkolwiek informacji, ale mam po prostu nadzieję, że ktoś na to zareaguje. Jeżeli tak się stanie, oczywiście niezwłocznie poinformuję wszystkich o tym, czego się dowiedziałem. Ja zadałem proste pytanie, w jakich warunkach on był przetrzymywany, ale jakie są moje spekulacje na ten temat, to powiem pod koniec tego odcinka, także słuchajcie cierpliwie. Mariusz Trynkiewicz urodził się w roku 1962 i od samego początku związany był z Piotrkowem Trybunalskim. Był on jedynakiem, co ciekawe, był niezwykle inteligentnym, on żyje, ale jako dzieciak był inteligentnym młodym człowiekiem. W szkole podstawowej szło mu nie najgorzej, dlatego wybrał sobie szkołę średnią w postaci liceum ogólnokształcącego, bo nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś, zwłaszcza w latach 80. i 90. też tak było trochę, że jak ktoś się uczył dobrze w podstawówce, a gimnazjów wtedy nie było, przypominam, jak ktoś się dobrze uczył, to szedł do liceum ogólnokształcącego, jak ktoś się uczył troszkę gorzej, to wybierał technikum, a ci, którzy uczyli się całkiem źle, szli do szkoły zawodowej. To był taki system i trochę tak to funkcjonowało. No, w każdym razie w tym liceum Mariusz nie był zbyt długo, bo już po pierwszej klasie przeniósł się do technikum mechanicznego. Nie wiem dokładnie, jakie to było technikum, bo w latach 70. i 80. wybór był dosyć duży, mogły być samochodowe, elektroniczne i przeróżne inne. W każdym razie technika, jak to sama nazwa wskazuje, były to szkoły uczące jakiegoś konkretnego zawodu technicznego i tu się pojawia pewien paradoks i dziwna sytuacja. Na koniec tego technikum napisał pracę dyplomową i tematem tej pracy były obozy zagłady z czasów II wojny światowej. Dlaczego to jest dziwne? No podwójnie. Po pierwsze, nie słyszałem nigdy o tym, żeby w technikum trzeba było pisać pracę dyplomową, ale nie wiem, jaki to był rodzaj technikum. A po drugie, no jeżeli to jest technikum, no to ten temat bardzo mocno odbiegał od zakresu nauczania w technikum, a jeszcze dodatkowo, co jest tym bardziej dla mnie dziwne, dziwna jest tak wielka fascynacja okrutną zbrodnią na niewinnych ludziach, jaka odbywała się w tych oczywiście obozach zakłady niemieckich. W związku z tym coś tam było nie tak z Mariuszkiem już w czasach jego wczesnej młodości.
Dotarłem też do informacji, że Mariusz Trynkiewicz był molestowany seksualnie w czasach właśnie młodości, tylko nie dotarłem do informacji, ile miał wtedy lat. Ale wiele wskazuje na to, że gdzieś między 10 a 13, 14 rokiem życia takie rzeczy się w jego życiu wydarzyły. Z tym, że przepraszam Was, ale nie mam dokładnych informacji na ten temat, tylko jedną wzmiankę udało mi się wyczytać. Mariusz był cichym, spokojnym, inteligentnym, młodym człowiekiem, raczej nie sprawiał problemów wychowawczych, interesował się fotografią, robił dużo zdjęć, sam nawet próbował zdjęcia wywoływać, interesował się również turystyką, podróżował na motocyklu marki Jawa 350. Kiedyś też miałem taki motocykl, ale dla mnie to już był relikt przeszłości, a dla Mariusza to pewnie było spełnienie marzeń o byciu motocyklistą. Mariusz lubił przyrodę, lubił spędzać czas na działce rekreacyjnej swoich rodziców, hodował rybki. Nie wiem, czy dlatego, że był jedynakiem, czy z racji wychowania, jakie odebrał od swoich rodziców. Mariusz był osobą bardzo nieśmiałą, a już zwłaszcza nieśmiały był w relacjach damsko-męskich. Nie potrafił rozmawiać z rówieśniczkami, miał duże problemy z jakimiś bliższymi relacjami z kobietami w swoim wieku. Na pewno nie był to archetyp kipiącego testosteronem mężczyzny, który walczy w ringu albo na wojnie biegnie z kałasznikowem. A czemu mówię o wojnie? Dlatego, że to były takie czasy, lata 80., przypominam, stan wojenny. Był wówczas w Polsce wprowadzony. Bardzo wielu młodych ludzi w wieku lat 18-19 trafiało do obowiązkowej służby wojskowej i ciężko było o odroczenie takiej służby wojskowej. W ramach ciekawostki podam, że Maciej Maleńczuk, znany pieśniarz, bard, muzyk, piosenkarz, multiinstrumentalista, współtwórca na przykład zespołu Pudelsi, on odmówił stawiennictwa na komisji wojskowej, w ogóle odmówił takiego obowiązkowego poboru, za co, o ile dobrze kojarzę, chyba na 2 lata wylądował w zakładzie karnym. Też ciekawa sprawa, że ten gość ma za sobą pobyt w zakładzie karnym, ale to byłoby wydarzenie, jakbym go namówił na wywiad, ale to taka mała dygresja. W każdym razie Mariusz nie chciał do tego wojska trafić i między innymi pod pretekstem tego wybrał kontynuowanie swojej edukacji w Piotrkowskiej Filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Najprawdopodobniej były to studia zaoczne, które wówczas były chyba jeszcze bardziej popularne niż dziś. I już w trakcie studiów Mariusz rozpoczął pracę w szkole podstawowej numer 11 właśnie w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie prowadził zajęcia praktyczno-techniczne, czyli tak zwane ZPT. Ja pamiętam jeszcze takie czasy ZPT, nie wiem, czy dzisiaj takie coś istnieje. No tam z młotkiem i z pilnikiem do drewna i z piłką do metalu robiło się różne przydatne rzeczy, jak na przykład karmnik dla ptaków i inne tego typu rzeczy. W późniejszych latach Mariusz również był odpowiedzialny za naukę wychowania fizycznego. Ale ja sam pamiętam ze swoich czasów szkoły podstawowej, a ja kończyłem szkołę podstawową w latach 90., że właśnie taki pan od WF-u to był również pan od ZPT i często również prowadził zajęcia z tak zwanego przysposobienia obronnego, bo to jeszcze były takie czasy, że uczono, jak zakładać maskę przeciwgazową na wypadek wojny atomowej. No w każdym razie Mariusz był raczej lubiany przez swoich przełożonych w szkole, był też lubiany przez młodzież, ponieważ właśnie uchodził za takiego spokojnego, spolegliwego, dobrego człowieka, na którym można polegać i który przede wszystkim nie ma rodziny, ma dużo cierpliwości i dużo czasu dla młodzieży. Oprócz swoich obowiązków nauczycielskich związanych z pełnioną funkcją w szkole, również on się udzielał tak ponadprogramowo, prowadził dla chętnych zajęcia z fotografii, bo sam się tym oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, mocno interesował. Mariusz prowadził również kółko strzeleckie i tu kolejna mała dygresja. W tamtych czasach w wielu szkołach
podstawowych czy średnich. Na stanie były tak zwane karabinki KBKS. U nas w szkole też takie coś było, ale raczej w ramach legendy, bo już nikt z tego nie korzystał. Natomiast bardzo blisko szkoły była strzelnica i myślę, że mogło się to tak właśnie odbywać, że w latach 70. i 80. z takich strzelnic uczniowie razem z nauczycielami właśnie od WF-u czy od przysposobienia obronnego korzystali właśnie w ramach kółka strzeleckiego, ponieważ wówczas kraj nasz bardzo mocno stawiał na obronność i na tą właśnie obowiązkową służbę wojskową, która po raz kolejny upomniała się o Mariusza. I w tym miejscu mała dygresja i krótka anegdotka z mojego doświadczenia. Ja mam takie anegdotki również dla tych osób, które żyły w trochę późniejszych czasach i może nie znają takich realiów właśnie na pograniczu lat 80. i 90. Ja co prawda w późnych latach 90. kończyłem szkołę średnią i rozpoczynałem już w latach 2000 studia, ale byłem ostatnim rocznikiem, którego dotyczył jeszcze obowiązkowy pobór wojskowy. Dzisiaj już nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Ja jeszcze byłem na komisji wojskowej, a ponieważ byłem zdrowy jak byk, dostałem kategorię A, czyli w każdej chwili mogłem zostać powołany do obowiązkowej służby wojskowej, ale że do tego wojska również się nie wybierałem, bo byłem na studiach, to co semestr grzecznie wysyłałem do wojskowej komisji uzupełnień jakiś tam kwitek potwierdzający, że zakończyłem z sukcesem kolejny semestr i rozpoczynam następny. W związku z tym dostawałem odroczenie i tak co pół roku dostawałem odroczenie na pół roku i co semestr ja wysyłałem pisemko, że studiuję dalej, a po zakończeniu studiów, czyli po złożeniu i obronieniu pracy magisterskiej, wysłałem papierek, czego efektem było przeniesienie mnie na trwale do rezerwy. Ale cały czas posiadam książeczkę wojskową z kategorią A, chociaż karabinu w wojsku nigdy nie trzymałem, a na strzelnicy wielokrotnie. W każdym razie wracając do tematu Mariusza. Mariusz miał właśnie spory problem, ponieważ nie obronił pracy magisterskiej, a nawet jeszcze więcej, jego praca nie została w ogóle zakwalifikowana do oceny ze względu na błędy w maszynopisie. W dzisiejszych czasach nikt nie pisze na maszynie, każdy pisze czy to pracę magisterską, czy jakąkolwiek inną na komputerze. Mamy włączoną korektę błędów ortograficznych, interpunkcyjnych. W tamtych czasach, kiedy Mariusz pisał swoją pracę, oczywiście takich wynalazków nie było. Komisja zwróciła uwagę na zbyt duże zagęszczenie błędów, prawdopodobnie ortograficznych, a zatem w terminie nie złożył pracy, nie przystąpił do obrony, no i armia się o niego upomniała, a zatem 10 grudnia 1986 roku rozpoczął obowiązkową służbę wojskową. Czytałem dość długi i obszerny wywiad z Mariuszem Trynkiewiczem, który został sporządzony prawdopodobnie pod koniec jego odsiadki. Oczywiście podlinkuję Wam pod tym odcinkiem. Mariusz często wspomina tam o tym, że był pokrzywdzony w dużej mierze i że zbrodnia, której się dopuścił, to był jakiś rodzaj zemsty, jego zemsty na całym systemie. No więc jeżeli można przyjąć, że molestowanie seksualne, którego najprawdopodobniej był ofiarą w dzieciństwie, było jakimś pierwszym ciosem w jego psychikę, to w mojej ocenie drugim i to bardzo poważnym ciosem w jego psychikę była obowiązkowa służba wojskowa. To były zupełnie inne czasy, nikt wtedy nie marzył nawet o przystąpieniu Polski do NATO. Byliśmy członkiem Układu Warszawskiego, a polską armią rządził stary armijny beton, a na kompanii rządziła tak zwana fala, czyli stare wojsko z natury rzeczy gnębiło wszystkich młodych, zwłaszcza tych słabych psychicznie. Ja mogę to odnieść tylko i wyłącznie do swoich doświadczeń penitencjarnych i mogę sobie wyobrazić, że taka osoba bardzo zagubiona, wrażliwa, delikatna, wypieszczony jedynak, przepraszam, że tak powiem, sam jestem jedynakiem, ale to tak na marginesie, może nie wypieszczonym. W każdym razie taka osoba może być naprawdę poddawana różnego rodzaju, często nieprzyjemnym szykanom i wręcz nawet znęcaniu się. Jeżeli chcecie zgłębić ten temat, odsyłam Was do filmu Samowolka, który będzie w opisie. Tam jest doskonale pokazane, co armia potrafi zrobić z człowiekiem. W dzisiejszych czasach to wygląda już oczywiście inaczej, choćby ze względu na to, że nie ma obowiązkowej służby wojskowej, ale myślę, że wówczas z Mariuszem się naprawdę działo źle. Bo to właśnie w tamtych czasach, w czasie odbywania służby wojskowej, Mariusz popełnił pierwsze poważne przestępstwo.
Otóż porwał i wykorzystał seksualnie ucznia szkoły podstawowej w miasteczku, gdzie odbywał służbę wojskową. Prawdopodobnie był więc na jakiejś przepustce, co świadczy o tym, że musiało to być już w dalszej części odbywania tej zasadniczej służby wojskowej, czyli przypuszczam, że gdzieś w drugim roku, bo wtedy, jeszcze raz powiem, służba wojskowa trwała 2 lata. Sprawa szybko dotarła do dowództwa jednostki wojskowej, w której Mariusz przebywał. Być może dopuścił się tego czynu lubieżnego, będąc w mundurze. Być może miał charakterystyczny wygląd, nie wiem jak, ale w każdym razie szybko został osądzony i tu jest w ogóle najlepsza historia, ponieważ Mariusz został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Czyli w zasadzie tak jakby sprawę zamieciono pod dywan. Przynajmniej z jego punktu widzenia tak to wyglądało, bo nie trzeba było czekać długo. Dosłownie kilka tygodni później Mariusz dopuścił się molestowania 12-letniego chłopca. Też szybko został osądzony, tym razem na 1,5 roku pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd odwiesił mu poprzedni wyrok, a zatem trafił do zakładu karnego na karę łączną 2,5 roku pozbawienia wolności. I tutaj mała przerwa, a właściwie wyjaśnienie. Mariusz został skazany za tak zwane czyny lubieżne. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które nie do końca precyzuje, co dokładnie się wydarzyło. Zdaniem Mariusza, który we wspomnianym wcześniej wywiadzie opowiada o tej historii i mówi o tym w taki sposób, że potrzebował bliskości i potrzebował kontaktu z młodymi chłopcami, dlatego że w dzieciństwie bardzo chciał mieć brata, którego nigdy nie miał. Opowiadał o tym, że przed powołaniem do służby wojskowej przyjaźnił się z niejakim Arturem. To był prawdopodobnie uczeń szkoły, w której pracował Mariusz. Mariusz trenował z nim strzelectwo, przygotowywał go do uczestnictwa w zawodach, no i poza takimi zajęciami na SKS-ach, tak zwanych w ramach szkoły, czyli taki WF pozalekcyjny, Mariusz również zapraszał Artura do swojego mieszkania, czy też do mieszkania rodziców, u których Mariusz mieszkał, i tam podobno dalej razem ćwiczyli prawidłowe trzymanie broni, składanie się do tej broni. Mariusza to podobno bardzo uspokajało, relaksowało i czuł się potrzebny. No i oni mieli między sobą taką specyficzną relację. Mariusz go właśnie traktował jako swojego młodszego brata. Artur podobno często był gościem w mieszkaniu Mariusza. Mariusz podobno traktował go właśnie w sposób taki bardzo przyjacielski. Jakoś starał się nim opiekować. Artur podobno spędzał u niego noce pod nieobecność rodziców Mariusza, natomiast podobno sypiali osobno. I tu mi się przypomina Michael Jackson, który też podobno sypiał osobno. Jak to było naprawdę, tego nikt nie wie. Natomiast Mariusz z bardzo dużym rozżaleniem wspomina swoją służbę wojskową i właśnie to, że jak został powołany, stracił kontakt z tym swoim przyjacielem. Natomiast wracając do tematu Artura, on sam jeszcze wróci w tej historii, ale nieco później. Budujemy napięcie. No więc wracając do wyroku, Mariusz został skazany za czyny lubieżne. Jak sam opowiadał, wyglądało to w ten sposób, że właśnie w ramach zaspokojenia tej swojej potrzeby kontaktu z młodymi chłopcami, nie miał już kontaktu z Arturem, nie wiem dlaczego, ale właśnie ten kontakt urwał się po powołaniu Mariusza do wojska. No i Mariusz zapraszał do siebie młodych chłopców, których szkicował, ponieważ fotografia była jego pasją, ale również starał się rysować, portretować. No i tak małymi kroczkami coraz bardziej ośmielał tych chłopców. Po jakimś czasie przebywania wspólnego z Mariuszem w mieszkaniu, kiedy atmosfera już się troszeczkę rozluźniała, Mariusz prosił, żeby chłopiec ściągał z siebie kolejne warstwy ubrań, aż zostawał w samej bieliźnie. No i Mariusz miał taki fetysz, że kazał się chłopcom przebierać w strój gimnastyczny, czyli takie czarne spodenki i koszulkę białą na ramionczkach.
i w ten sposób chłopców portretował. Natomiast czasami również kazał im się rozbierać do naga i prawdopodobnie to było właśnie efektem zgłoszenia przez tych chłopców faktu molestowania i najprawdopodobniej to właśnie było tym czynem lubieżnym i dlatego właśnie po skazaniu i po aresztowaniu Mariusza na 2,5 roku pozbawienia wolności on się czuł strasznie rozgoryczony i niezwykle pokrzywdzony, ponieważ jego zdaniem nic złego się nie wydarzyło, bo on tylko chciał pobyć z nimi blisko, on tylko chciał przytulić się, no, tak naprawdę nie było tam nic złego w jego ocenie. Tak czy inaczej, bez względu na wewnętrzną ocenę i rozterki Mariusza, został on zamknięty w zakładzie karnym i to na sztywnej celi, jak sam wspomina. Było to dla niego straszne przeżycie. Prawdopodobnie mówiąc o sztywnej celi w tym wywiadzie, Mariusz ma na myśli celę zamkniętą, gdzie przebywał z człowiekiem skazanym za morderstwo, drugim skazanym za rozbój i trzecim za jakieś przekręty finansowe. I tutaj właśnie nie wiem, jak mam się do tego odnieść, jakie to były czasy. To znaczy, ja wiem, że to były lata 80., ale czy Mariusz tam trafił z białkiem, czyli z papierkiem informującym o tym wszystkich wszem i wobec, że trafił tam za czyny lubieżne na nieletnich, co spowodowało, że był tam totalnie skatowany przez tych współosadzonych, czy być może był legendowany i klawisze powiedzieli mu, że no ma powiedzieć, że jest za alimenty albo za jakąś tam byle głupotę. Wydaje mi się, że raczej opcja pierwsza prawdopodobnie miała miejsce, dlatego że wówczas nikt się szczególnie nie przejmował bezpieczeństwem skazanych w zakładach karnych. W związku z tym mam wrażenie, że Trynkiewicz no, był po prostu bity, męczony, molestowany, a może nawet gwałcony w zakładzie karnym. Dla niego to był całkowity upadek i kompletne dno i taki finał pasma porażek, za które obwiniał siebie i obwiniał również wymiar sprawiedliwości i system, w którym przyszło mu żyć. Wszystko zaczęło się od pracy magisterskiej, która nie została przyjęta do recenzji. W związku z tym nie mógł ukończyć studiów, co dla niego było już dużym ciosem na honorze. No jakoś to jego ambicje mocno zaburzyło. Później trafił do tej obowiązkowej służby wojskowej i najprawdopodobniej został tam przeorany przez dziadków, czyli tak zwane stare wojsko. No, przepustce dopuścił się no właśnie czynów lubieżnych, co doprowadziło go do więzienia i było takim ukoronowaniem całego upadku. W tym więzieniu nie sądzę, żeby było tam miło i przyjemnie, a było wręcz odwrotnie. I wszystkie te wydarzenia, łącznie z jego wychowaniem i łącznie z tym molestowaniem, którego był najprawdopodobniej ofiarą, w tym zakładzie karnym zrodziły w nim prawdziwą bestię. Widziałem też krótką wzmiankę, jaką na temat Trynkiewicza napisał profesor Lew Starowicz, który jest chyba największym autorytetem w dziedzinie seksuologii w naszym kraju. Stwierdził on, że Trynkiewicz na pewno nie urodził się bestią i że przy prawidłowej terapii najprawdopodobniej nigdy nie doszłoby do żadnych zbrodni w jego wykonaniu. Nie będę tego komentował, bo nie mam nawet cienia kompetencji, żeby się w jakikolwiek sposób w tej materii wypowiadać. Mariusz miał żal wobec sądu, miał również żal wobec swojego adwokata, który zdaniem Trynkiewicza w zasadzie nic nie zrobił, żeby jakoś go wybronić. On sam nie potrafił w żaden sposób udowodnić swojej niewinności i sam nie był świadomy do końca swojej seksualności. Został poddany w trakcie procesu badaniom psychiatrycznym. On był już wówczas zatrzymany, czyli to się odbywało w warunkach więziennych.
No i te badania były takie dość niejednoznaczne. To znaczy biegli nie bardzo byli w stanie określić w zasadzie jego orientacji seksualnej, bo dużo wskazywało na to, że ma pociąg do mężczyzn, no w zasadzie chłopców, czyli jakieś zaburzenie idące w kierunku pedofilii. Chociaż opowiadał również o tym, że miał kobietę, z którą się przez jakiś czas spotykał i dochodziło między nimi do zbliżeń. No, ale z drugiej strony wykazywał również olbrzymią nieśmiałość wobec kobiet i nie wykazywał zainteresowania związanego z rodziną. Było to dosyć dziwne i również niepokoiło to Mariusza, bo tak na dobrą sprawę sam nie wiedział, kim jest. Więc Mariusz Trynkiewicz, przebywając w zakładzie karnym, już wówczas planował zemstę. On już wiedział, że po wyjściu, jak tylko będzie miał taką możliwość, to na pewno dokona morderstwa. Zaczęła w nim pojawiać się właśnie taka myśl natrętna. Nie był w stanie jakoś z tym walczyć. Ta myśl do niego podobno powracała. Oczami wyobraźni widział, jak dokonuje mordu i już wizualizował sobie, że ofiarą będzie właśnie kilkunastoletni chłopiec. On to jeszcze dodatkowo tłumaczył w taki sposób, że czuł się niesłusznie oskarżony i bardzo pokrzywdzony, więc skoro już ma spędzać czas w zakładzie karnym, to przynajmniej za coś, za co faktycznie powinien tam trafić. Jak już wcześniej wspominałem, jest to osoba niezwykle inteligentna, a o tym jeszcze powiem troszkę później. Więc nie było dla niego wielkim problemem napisanie odpowiedniego wniosku, prośby o przerwę w odbywaniu kary, którą to prośbę uzasadnił złym stanem zdrowia swojej matki. No i pod takim pretekstem zakład karny opuścił. Mała dygresja. To musiały być zupełnie inne czasy w kontekście odbywania kary, zwłaszcza za takie przestępstwa. Ja pamiętam, jak chłopak miał olbrzymie problemy, żeby wyjść na przepustkę jednodniową na pogrzeb mamy, a odbywał karę pozbawienia wolności za posługiwanie się kartą płatniczą swojej babci już po śmierci babci, bo 3 dni po pogrzebie jeszcze skorzystał z karty bankomatowej, więc w ogóle całkowicie nie ta liga przestępstw, a on naprawdę miał olbrzymie problemy z tym, żeby móc towarzyszyć swojej matce w ostatniej drodze. Ostatecznie został tam przewieziony, ale w stroju kadziennym i skuty w kajdankach, więc tak sobie. Wracając do Mariusza. Na przełomie czerwca i lipca 1988 roku Mariusz wraca do Piotrkowa Trybunalskiego, aby opiekować się chorą mamą. No i dokładnie 4 lipca 1988 roku do swojego mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim zwabił przypadkowo spotkanego nad rzeką 13-letniego wówczas Wojtka. Początkowo mieli spędzać czas podziwiając rybki w akwarium. Go w ogóle zwabił pod pretekstem pokazania mu wiatrówki, nauczenia strzelania z tej wiatrówki. No ale w pewnym momencie Wojtek zaczyna wyczuwać jakieś zagrożenie. Natomiast Mariusz zeznał później, że on już wiedział nad rzeką, kiedy spotkał tego chłopca, że go zamorduje. Że właśnie to jest ofiara i ściągnął go do swojego mieszkania tylko i wyłącznie w tym celu, aby odebrać mu życie. I prawdopodobnie w pewnym momencie z ust młodego chłopca padają słowa: co mi pan zrobi, chyba mnie pan nie zabije. Tak wynika z zeznań Mariusza Trynkiewicza. Po czym Mariusz chwycił za gąbkę do mycia naczyń, która leżała na zlewo zmywaku, i wcisnął chłopcu tą gąbkę do gardła, dusząc go. Następnie chciał się pozbyć zwłok. Zrobił to w taki sposób, że chłopca w zasadzie złamał w pół i schował go do kartonu po powiększalniku fotograficznym. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to takie zdjęcie służące fotoamatorom do tego, żeby z kliszy fotograficznej rzucić obraz na papier fotograficzny i tym samym wywołać zdjęcia. Miałem kiedyś okazję bawić się czymś takim i powiem wam, że karton po powiększalniku fotograficznym to jest tak mniej więcej
30 na 30 na metr. I mniej więcej w czymś takim Mariusz zmieścił ciało tego chłopca i pod osłoną nocy wyniósł do jakiegoś lasu, w zarośla, tam ukrył w czymś na kształt jaskini, jakiejś pieczary, przykrył jakimiś gałęziami, liśćmi i w zasadzie na tym temat zakończył. Jakoś nie przesadnie martwił się o ukrycie zwłok. Mariusz jak gdyby nigdy nic wrócił do swojego normalnego życia. Prawdopodobnie odwiedzał swoją mamę, spędzał czas w swoim mieszkaniu. Nie wiem na jak długo on dostał tą przepustkę z więzienia, ale mógł zupełnie swobodnie się poruszać, prawdopodobnie z jakimiś ograniczeniami w postaci dozoru milicyjnego, gdzie musiał się na przykład codziennie albo raz w tygodniu stawić na komisariacie o określonej godzinie. Prawdopodobnie nie był wówczas poddany obserwacji milicyjnej, bo już na tym etapie zostałby zatrzymany, ponieważ oczywiście rodzice Wojtka zgłosili zaginięcie i być może milicja podjęła jakieś kroki w celu odnalezienia 12-letniego chłopca. Mariusz Trynkiewicz w każdym razie osiągnął swój zamierzony jeszcze w więzieniu cel, czyli dokonał zemsty, co na pewien czas go uspokoiło, poczuł swego rodzaju satysfakcję, ale już po kilku następnych dniach zaczął czuć lęk, niepokój. No, czuł konkretną obawę o to, że zwłoki chłopca zostaną odnalezione i rozważał pomysł ukrycia ich czy upozorowania jakiegoś wypadku, aby zdjąć z siebie odpowiedzialność. 29 lipca tego samego 1988 roku Mariusz wybrał się na wycieczkę swoim motocyklem nad rzekę Bugaj i tam zupełnie przypadkiem napotkał trzech chłopców w wieku 12 i 11 lat, Artur, Krzyś i Tomek. No, zamienił z nimi kilka zdań. Oni go najprawdopodobniej kojarzyli jeszcze z czasów szkolnych jako nauczyciela. Jakoś zaufali mu i przekonał ich do tego, że pokaże im u siebie w mieszkaniu wiatrówkę, nauczy ich strzelać, czyli ta sama historia, którą stosował już nieraz. Oni zgodzili się na to, że spotkają się w jego mieszkaniu i musieli być dosyć mocno do tego zmotywowani, ponieważ wszystko odbyło się w taki sposób, że Mariusz ruszył do siebie na motocyklu. Oczywiście dojechał jako pierwszy, a chłopcy dotarli do niego nieco później. Przy czym, jak Mariusz wspominał później, zarówno w zeznaniach, jak i podczas wizji lokalnej, nie planował morderstwa. Chciał po prostu z chłopcami spędzić miło czas, więc jak oni do niego przyszli, to poczęstował ich herbatą, ciastkami, posadził ich, tak to wyglądało na wizji lokalnej. Jak znajdę ten link, bo ja pamiętam to jeszcze sprzed lat, jak oglądałem, jak znajdę, to wam włączę, wkleję gdzieś w opisie. Posadził chłopców w rzędzie, czyli jakby jeden obok drugiego, znaczy w szeregu, nie w rzędzie, wiecie co mam na myśli. No i jakoś tam z nimi prowadził rozmowę, opowiadał o tej wiatrówce, opowiadał o fotografii, o zdjęciach. No oni po jakimś czasie trochę się znudzili, zaczęło się robić późno, stwierdzili, że chyba już pora wracać do domu. No i Mariusz w tym momencie poczuł taki nagły przypływ emocji, bardzo nie chciał, żeby go opuszczali, poczuł olbrzymi lęk przed zbliżającą się samotnością, co doprowadziło u niego do reakcji, nad którą nie był w stanie zapanować. Zauważył na stole duży nóż, taki podobno to był nóż harcerski typu finka, i z tym nożem rzucił się na chłopców, zadając im liczne ciosy, cięcia, uderzenia nożem, co wykonywał raczej na oślep, bez jakiegoś szczególnego celu. Chłopcy oczywiście próbowali się bronić, ale nie mieli najmniejszych szans w starciu z dorosłym, prawdopodobnie wysportowanym, jak to WF-ista, mężczyzną.
No ale śmierć niestety w ich przypadku nie nastąpiła natychmiastowo, bo jak okazało się w wyniku dalszych badań, oni zmarli w efekcie wykrwawienia się, więc te ciosy zadane im przez Mariusza nie były ciosami śmiertelnymi, ale były na tyle poważnymi, że no nie byli w stanie stamtąd uciec czy oddalić się. Być może stracili przytomność, a być może nie. No, natomiast na skutek znacznego upływu krwi chłopcy zmarli. Mariusz nie zaczął panikować, zachował zimną krew i chciał się pozbyć zwłok, natomiast wiedział, że no nie będzie to takie proste jak w przypadku Wojtka, którego pozbawił życia na początku lipca. Tym razem miał do czynienia ze zwłokami trzech chłopców. Zawinął ich w zasłonę i zniósł do piwnicy. Nie wiem, czy zniósł ich wszystkich naraz. Nie wydaje mi się, żeby było to możliwe, bo jednak... Dobra, nie idźmy w tym kierunku, że dużo ważyli wszyscy razem. W każdym razie zaniósł ich do piwnicy i wrócił do swojego mieszkania, zaczął sprzątać, wycierać ślady krwi. No na pewno były tam jakieś ślady walki, więc posprzątał to mieszkanie. I co ciekawe, dalej dzień spędził u swoich rodziców, bo wybrał się tam do nich na obiad. I podobno dopiero wieczorem, oglądając telewizję razem z rodzicami, uświadomił sobie, co właśnie czynił. No ale nie przyznał się oczywiście, wrócił do swojego mieszkania. Nie wiadomo za bardzo, w jaki sposób Mariusz Trynkiewicz spędzał następne kilka dni, bo dopiero w okolicach 4 sierpnia, czyli po około 5 dniach od zabójstwa, przeniósł zwłoki w inne miejsce. Przez cały ten czas zwłoki trzech chłopców leżały w piwnicy. No mimo tego, że to był środek lata, to jednak piwnica zapewne dawała trochę chłodu. No co nie zmienia faktu, że już zwłoki zaczynały się powoli rozkładać, a w podłogę betonową w piwnicy wsiąknęło dosyć dużo krwi. Mariusz, chcąc pozbyć się tych śladów, no zapachu, no i tych śladów krwi na podłodze, rozlał w piwnicy bardzo dużo farby, jakiejś olejnej, która, jak zapewne wiecie, wydziela dość charakterystyczny i intensywny zapach. Zwłoki pod osłoną nocy przetransportował prawdopodobnie z wykorzystaniem swojego motocykla, no jest to możliwe, do lasu nieopodal i tam chciał się ich pozbyć. Zaplanował to w taki sposób. Ułożył zwłoki nie zupełnie przypadkowo, tylko na kształt trójkąta. Następnie oblał benzyną i podpalił. No, w jego głowie urodziła się taka myśl, że będzie to doskonałe upozorowanie jakiegoś mordu rytualnego. Dodam, że to jest końcówka lat 80. W tamtych czasach dosyć popularne były różne mity i legendy miejskie o satanistach dokonujących jakichś czarnych mszy i porwań dzieci. Zwłaszcza mówiło się dużo o satanistach w kontekście festiwalu w Jarocinie, ale to jest temat na zupełnie osobną historię. Tam doszło faktycznie do zbrodni. No, tak to właśnie Mariusz wykonał, zwłoki podpalił. Oczywiście benzyna nie jest w stanie spalić zwłok, o czym Mariusz nie wiedział. No i jakby nigdy nic, wrócił do siebie, do mieszkania. Następnego dnia albo dwa dni później, tutaj nie do końca wiadomo, przypadkowy grzybiarz znalazł zwłoki, bo to albo grzybiarz, albo wędkarz w tym kraju z reguły znajduje zwłoki. No, był oczywiście przerażony, zgłosił sprawę na policję. No i policja, milicja, przepraszam, no wtedy już wiedziała, że mają do czynienia z seryjnym mordercą, no bo tutaj zwłoki trzech chłopców, no i jeszcze zaginiony i nieodnaleziony do tej pory Wojtek, który najprawdopodobniej nie żył, ale jeszcze nikt nie wiedział, gdzie są jego zwłoki. Policjanci, milicjanci, przepraszam,
rozpoczęli bardzo intensywne śledztwo, no i w pierwszej kolejności musieli wytypować wszystkich podejrzanych. No bo oczywiście lata późne 80. monitoring w zasadzie nie istniał, więc nie można było prześledzić jakichś tam ludzi wchodzących czy wjeżdżających do tego lasu. A zatem wytypowali wszystkich mieszkańców miasta i okolic, którzy mieli jakiekolwiek wyroki za czyny lubieżne z dziećmi. No i drogą eliminacji trafili również na Mariusza Trynkiewicza. I co ciekawe w tej sprawie, Mariusz Trynkiewicz, jak się okazało, jako jeden z nielicznych, albo wręcz jedyny z całej tej grupy wytypowanych potencjalnych sprawców, nie miał żadnego alibi. Pozostali albo gdzieś tam pracowali, albo byli widziani. W związku z tym do Mariusza zawitali milicjanci. On ich wpuścił do mieszkania, ponieważ było to dosłownie dzień lub dwa po całym zajściu. Mariusz nie zdążył jeszcze posprzątać, ale przede wszystkim milicjantom rzuciła się w oczy zasłona, która swobodnie zwisała z karnisza, i to była zasłona z dokładnie takiego samego materiału jak ta, w którą owinięte były zwłoki i która nadpalona została znaleziona na leśnej polanie. No i żeby jeszcze było gorzej, to na tej, zarówno na tej zasłonie, która była w mieszkaniu Mariusza, jak i na tej zasłonie, w którą owinięte były zwłoki, wyhaftowane ręcznie były inicjały Mariusza. Został oczywiście zatrzymany, przetransportowany na komisariat, gdzie w zasadzie od razu przyznał się do winy. W żaden sposób nie próbował kombinować, kłamać w tym śledztwie, zgodził się bez najmniejszego problemu na udział w wizji lokalnej. Zarówno wizja lokalna była przeprowadzona w mieszkaniu, gdzie dość w obrazowy sposób pokazywał, jak zaatakował chłopców, jak i druga część wizji lokalnej odbyła się w miejscu ukrycia zwłok. On dokładnie to wszystko opisał ze szczegółami, no i oczywiście trafił do aresztu śledczego w oczekiwaniu na proces i na wyrok. W trakcie dalszych czynności procesowych Mariusz Trynkiewicz został poddany badaniom biegłych psychiatrów, biegłych lekarzy, no i została określona jego osobowość jako zaburzona, z skłonnościami sadystycznymi. No i dodatkowo, co prawdopodobnie dla nikogo teraz nie będzie żadnym zaskoczeniem, biegli stwierdzili, że jest to człowiek, który ma zaburzenia osobowości tego typu, że są bodźce, które potrafią go uaktywnić i wówczas traci nad sobą kontrolę. Mimo tego, że jest poczytalny, nie jest w stanie zapanować nad swoimi odruchami i został określony dodatkowo jako osoba dość mocno inteligentna, ponieważ jego IQ zostało określone na około 125 punktów. No to jest dosyć wysoki wynik, bo przeciętnie inteligentny człowiek ma w granicach 90-110 IQ. Wina nie ulegała żadnej wątpliwości, były wyraźne dowody w postaci noża, zasłony, śladów krwi. Ta krew oczywiście pasowała do krwi ofiar. Mariusz przyznał się do wszystkiego, dokładnie ze szczegółami opisał przebieg zbrodni. Także sąd nie miał żadnych wątpliwości, a dodatkowo opinie biegłych psychiatrów, psychologów, lekarzy wskazywały na to, że jego osobowość w połączeniu z jego inteligencją i skłonnościami sadystycznymi powoduje, że nie przestanie on nigdy zabijać i zawsze w głowie będzie miał taki plan. Jest po prostu osobą nieobliczalną w swych skłonnościach. Ponadto pani prokurator, która zajmowała się tą sprawą, wnioskowała do sądu o najwyższy wówczas możliwy wymiar kary, czyli karę śmierci. I tu taka ciekawostka. Mariusz Trynkiewicz to jest w ogóle ewenement na skalę światową, biorąc pod uwagę jego życie,
karierę i zbrodnie, ale także biorąc pod uwagę system prawny i to, w jakich czasach był skazywany, bo w momencie, kiedy toczył się proces i miał zapaść wyrok na Mariusza Trynkiewicza, istniało już w Polsce moratorium na wykonywanie kary śmierci. To znaczy, w kodeksie karnym istniała kara śmierci jako najwyższy wymiar kary, ale już od roku nie wykonywano żadnych wyroków kary śmierci, ponieważ właśnie obowiązywało moratorium na tego typu wyroki. A zatem wyrok śmierci, jaki ostatecznie został ogłoszony w tym procesie, był w pewnym sensie bezpieczny zarówno dla prokuratury, jak i dla składu sędziowskiego, ponieważ był to możliwie maksymalny wymiar kary, który się jak najbardziej należał za tego typu zbrodnie, ale w związku z moratorium na prawie 100% można było określić, że ten wyrok nie zostanie wykonany, czyli że Mariusz Trynkiewicz nie zostanie w świetle, w imieniu prawa, pozbawiony życia. Jest to istotne, ponieważ oczywiście wyrok kary śmierci jest bardzo kontrowersyjnym wyrokiem i oczywiście również obciąża sumienie sędziego wydającego taki wyrok. W takich sprawach jest oczywiście cały skład sędziowski, co nie zmienia faktu, że jest jakiś przewodniczący, który ostatecznie podejmuje decyzję po głosowaniu, ale mniejsza o to. Skazywanie kogoś na śmierć nie jest nigdy lekką pracą w wykonaniu żadnego składu sędziowskiego, a w tym przypadku ten wyrok zapadł dosyć szybko, właśnie w takim wymiarze, ponieważ sędziowie byli pewni, że do egzekucji nie dojdzie. I faktycznie nie doszło, bo już niedługo potem została ogłoszona amnestia w związku ze zmianą ustroju w naszym kraju i również został wprowadzony nowy kodeks karny, w którym najwyższym obowiązującym wymiarem kary było 25 lat pozbawienia wolności i wszystkim, którzy mieli wyroki powyżej 25 lat pozbawienia wolności, te wyroki zostały skrócone. Tym samym Mariuszowi Trynkiewiczowi zostało nie dość, że darowane życie, to jeszcze ten wyrok wcale nie był tak długi, jak można byłoby się spodziewać. No i tutaj pojawia się znak zapytania, co się dalej działo z Mariuszem, gdzie on przebywał. Wiem, że końcówkę kary na pewno odbywał w Rzeszowie i w Strzelcach Opolskich. Nie wiem, czy te Strzelce Opolskie to nie była dla niego jakaś taka przesiadka przed celą zamkniętą i ostatecznie wyjściem na wolność. Ale z drugiej strony pojawia się informacja, że ostatni zakład karny, w jakim przebywał, to był zakład karny w Rzeszowie. Trudno mi powiedzieć, ja wysłałem prośbę, czy w zasadzie pytanie do Strzelec Opolskich, bez większej, szczerze mówiąc, nadziei na jakąkolwiek odpowiedź, bo przecież jakby nie było, jest to administracja publiczna, z nimi to sami wiecie jak jest. No więc w mojej ocenie Mariusz Trynkiewicz przebywał albo w izolacji, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, żeby przez 25 lat przebywał w pojedynczej celi jednoosobowej, ale nie jest to oczywiście wykluczone. Albo w drugiej wersji mógł być transportowany z zakładu karnego do zakładu karnego i mógł być legendowany, to znaczy mógł wchodzić do celi z dokumentem wystawionym na inne nazwisko i z innym paragrafem. No i nie sądzę, żeby w tym momencie służba więzienna do takiego procederu się oficjalnie przyznała, odpisując na jakąkolwiek wiadomość, ale taka sytuacja w mojej ocenie jest dosyć prawdopodobna. Mimo tego, że Trynkiewicz ma charakterystyczny wygląd, to jednak jak jest się w zakładzie karnym odciętym od internetu, to ciężko sobie przypomnieć, jak ta gęba w realu wyglądała. Jeżeli jeszcze są tam osadzeni, powiedzmy, z wyrokami kilkunastoletnimi, to oni na pewno nie będą pamiętać, jakby nie skojarzą z twarzy człowieka. Bo nawet jeżeli mignie gdzieś raz na rok jakaś tam wzmianka w wiadomościach czy telewizji, czy nawet jeżeli poleci gdzieś w telewizji jakiś dłuższy film dokumentalny, bo jakiś, nie wiem, CSI Polsat wpadnie na pomysł, że zrobi film dokumentalny o jakimś tam przestępcy i będą pokazane jakieś zdjęcia archiwalne, to prawdopodobieństwo, że ktoś pod czymś takim rozpozna człowieka w zakładzie karnym, jest naprawdę bardzo niewielkie i
w mojej ocenie właśnie w taki sposób zapewnia się bezpieczeństwo tym szczególnie niebezpiecznym osobom, którym może zagrażać również duże niebezpieczeństwo w zakładach karnych. No, w każdym razie, long story short. Trynkiewicz odsiedział swoje. W 2014 roku, w lutym, kończyła mu się kara. No i przez całe to ćwierćwiecze przebywania w zakładzie karnym wszyscy o nim zapomnieli. A tu się nagle okazało, że robi się kumulacja, bo nie dość, że wychodzi Trynkiewicz, to jeszcze w tym samym roku wychodzi Pękalski. No, ten to już całkowity świr, ale o nim nie będę robił odcinka, bo to szkoda prądu i szkoda mikrofonu. No i pojawiają się kłopoty. I dlatego wówczas, w tym 2014 roku, w trybie absolutnego ekspresu legislacyjnego została przepchnięta na gwałturety przez Sejm ustawa, tak zwana specustawa o bestiach, która jednocześnie powołała do życia ośrodek dla więźniów, którzy no nie mogą po odbyciu swojej kary być normalnie wdrożeni do społeczeństwa, tylko wymagają dalszego nadzoru, bo zagrażają społeczeństwu ze względu na swoje różnego rodzaju schorzenia i zboczenia i dewiacje. Ten ośrodek mieści się w Gostyninie i jest on zwany potocznie ośrodkiem dla bestii. A jak fachowo, to szczerze mówiąc nie chce mi się sprawdzać. Ale wiadomo, o co chodzi. Ten ośrodek w Gostyninie jest podobno z różnych powodów jeszcze gorszy od zakładu karnego, ponieważ ma on status czegoś na kształt szpitala psychiatrycznego i tam nie obowiązuje regulamin taki jak w zakładach karnych, na przykład regulamin związany z kontaktem ze światem zewnętrznym, no, czy też z widzeniami, paczkami, przesyłkami. Tam obowiązują nieco inne zasady, więc teoretycznie warunki przebywania tam są lepsze, bo takie szpitalne i osoby tam przebywające nie są w zamkniętych celach, jak miało to miejsce w zakładach karnych, aczkolwiek jest no, pod wieloma względami również gorzej. No i do takiego właśnie miejsca trafił Mariusz Trynkiewicz i po raz kolejny powtórzę, że jest to totalny ewenement w skali Polski, świata, bo w zasadzie na dobrą sprawę ten ośrodek w Gostyninie został w dużej mierze powołany, może nie specjalnie dla niego, ale głównie przez niego, czy głównie dzięki niemu. Ja pokuszę się kiedyś być może o zrobienie specjalnego odcinka właśnie o tym ośrodku, bo to jest no, ciekawa rzecz. Tam są dosyć ciekawe osoby i sam ten ośrodek jest jako taki dosyć ciekawy i dość mocno kontrowersyjny z wielu powodów. Będąc już w ośrodku w Gostyninie, Mariusz Trynkiewicz w październiku 2015 roku wziął ślub z osobą, która no, jest anonimowa, nie chce się w żaden sposób upubliczniać. Ona udzieliła wywiadu, ale ja nie dotarłem do niego. Nie było to jakieś szczególnie skomplikowane, żeby do niego dotrzeć, ale jakoś nie było mi to potrzebne do szczęścia. Nie interesuje mnie za bardzo, czym się ta pani kierowała. Jakoś mnie to nie ciekawi. Natomiast co ciekawe, dalej Mariuszowi został postawiony zarzut posiadania czy przechowywania pornografii dziecięcej na terenie tego ośrodka zamkniętego i w tym samym 2015 roku sąd w Gostyninie skazał go na 6 lat pozbawienia wolności i został w 2019 roku Mariusz przetransportowany do zakładu karnego w Płocku. I tak na gorąco pomyślałem sobie teraz, że do Płocka też napiszę maila z pytaniem o to, w jaki sposób Mariusz jest tam przetrzymywany, czy odpiszą, czy nie. Czas pokaże. Jeżeli coś odpiszą, to na pewno oficjalnego maila z zakładu karnego wrzucę na grupę na Facebooku, do śledzenia której niniejszym wszystkich zapraszam. A na dziś to tyle. Jeśli chodzi o Mariusza Trynkiewicza, co mogłem powiedzieć na jego temat, to powiedziałem. Ewenement na skalę światową niewątpliwie bardzo niechlubnie zapisał się w historii Polski. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, będę wdzięczny za wszelkie opinie.
za łapki w górę również będę wdzięczny, jak i za wspieranie kanału także. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.